Sprzęt już praktycznie rozstawiony, jeszcze kilka obciążenia wyjmiemy. I co, działamy, byku, no nie? Rozgrzewaczka, rozgrzewaczka. Siemaneczko, siemaneczko, słuchajcie, się polecimy z kolejnym treningiem. Ciężki trening pleców, się wam klatę pokazałem, teraz plecy, później pójdą barki, biceps, triceps i nogi. Nogi wiadomo, no i no, wiecie jak jest, no nie, dobra. Ale zobaczcie, w jakich przyjemnych warunkach będę trenował. Zobaczcie, kuźwa. To się nazywa siłownia. Piękna siłownia się trafiła. Ale też do mnie przyjedzie za chwilę kierowca, z którym razem wspólnie zrobimy dobrą pompę. To będzie kierowca, poczekajcie. Wysportowany kierowca, no dlatego zobaczycie go też za niedługo. Ale w takim razie chwilę na poczekam i zaraz będziemy cisnąć ostry trening pleców. Ostry trening pleców. Dobra, panowie i panie, zobaczcie jaką mamy piękną siłownię. Odśnieżoną nawet, kuźwa, pa, kolega odśnieżył, odśnieżyłeś, no nie? Nie było innego wyjścia. Wziął łopatę, szybko odśnieżył, mówi, dobra Adrian, mamy siłownię, no. Siemaneczko ogólnie, byku, siemaneczko. Siemaneczko, oficjalne witam. Przywitanie do kamerki, siemaneczko. To co, rozkładamy siłownię i lecimy z tematem, no nie? Dokładnie. Dobra, to rozkładamy. Sprzęt już praktycznie rozstawiony, jeszcze kilka obciążenia zdejmiemy. I co, działamy, byku, no nie? Działamy. Rozgrzewaczka, rozgrzewaczka. Zobaczymy dzisiaj kolega, to jak będzie się na drążku pociągał. Na drążku. Wiecie jak, no nie? Zresztą, dobra. Rozgrzewaj się. Rozgrzewaj się, byku, do kamery. Wiem, że twoja rozgrzewka to będzie lepsza, energiczna bardziej, no. Się troszeczkę. Ja tak, sobie działamy, no nie? Ja z trenerem. Tak. Jeszcze zrobimy sobie aktywację. No. I lecimy z tematem, a wam pokażemy już tą wstępną część treningu. Tą grubszą część, o, tak powiedzmy. Dobra, jest. Jedziemy, synu. Jest tam włączone? Tak, włączone. Pamiętacie jak zasłużyłem na pas? Wycisnąłem 180 kg na klatę i otrzymałem pas od WK Dzik. Wierzcie, że jest petarda. Dlatego zapinamy i działamy. Myken, myken. To jest fajne zapięcie, bo się wkłada. O, cyken, cyken, myken, piken i zapinamy. Hu. I jedziemy. Hu. Ach. O, jest, dobrze. Dobra, dawaj synek. Na pracę, nie puszczaj, nie puszczaj ciężaru. Zabieram bagaż, zabijam dzisiaj na trening. Dla mnie to motywacja, by w swoim życiu co zmienić. Sport to jest podstawa, to daje mi siły ducha. To forma na 100%, nie ma czasu na leniucha. Wszystko zaplanowane. No i działamy, działamy z kolejnym ćwiczeniem, zobaczcie. Idziemy teraz taką jakby pusztangę. Seba pierwszy zrobi, a później po nim, zobaczycie. Seba, gotowy? Gotowy. Nie ma ściemy, co? Nie ma ściemy. Ładnego nie ma lipy. Seba, przygotuj się do działania, dawaj, idziemy. Jedziemy, Seba! Dawaj! Żona patrzy, pamiętaj! Pierwsza dieta, potem suple. Na treningach pełna pizda, tylko tak osiągnę sukces. Nie chcę gdzieś najebany, zataczać się po wódce. Zamiast planować wibę, planuję masę redukcję. Stawiam na dyscyplinę, bo dla mnie to podstawa. To dodaje sił, nieważne co mnie przygniata. Stres pływa po czole, więc jadę dzieciaku fula. Dawaj więcej talerzy, niech na sztandze to się buja. I tego robimy 4 serie, moi drodzy, 4 serie, czyli jeszcze 3 przed nami. No i proszę państwa, zapraszamy na kolejne nasze ćwiczenie. Jedziemy teraz, no z tym, no ten tego, zobaczycie zaraz. Lecimy, również 4 serie, na jedną łapę. Co grać, więc co łunę, tylko w tej głowie. Lecz powiem ci lepiej, wiem najlepiej sam po sobie. Ciężki trening nie buduje, moja siła jest tu. Dlatego wjeżdżam na trening i trenuję za stół. To jest ten sport, to jest nasz świat, to nasze życie. Ogólnie tutaj Seba też zaczął motywować innych kierowców do swojej aktywności w trasie, pokazuje swoją przemianę, bo w tym momencie zaczynam współpracę z porządnym gościem, ale jak chcecie zobaczyć, z kim zacznie współpracę, naprawdę z hardkorowym legendą kulturystyki, ale to musicie zobaczyć u niego na kanale. Jaki masz tego YouTube'a, byku? Wysportowany kierowca, wpuśćcie na Instagram, Facebook i na YouTube'a. Dokładnie, jak chcecie zainteresować, zobaczcie jego przemianę, bo w tym momencie może nie ma nawet lepszej sylwetki, ale do wakacji chcę zrobić mega progres. Ja za niego trzymam kciuki, bo widzę, że chłopak ma zacięcie.
Oczywiście wszystkiego się uczy i tak dalej, ale powiedział sobie sam, do wakacji forma w trasie będzie petarda i jak dobra sylwetka. Jeszcze jest na urlopie, ponieważ dziecko mu się urodziło, dlatego życzymy mu wszystkiego najlepszego. I co, moi drodzy? Obserwujmy chłopaka, bo naprawdę jest fajny chłopak i warto takich wspierać chłopaków. A i dodam, że jeździ jeszcze poza granicę. Rumunia, Ukraina, te takie dzikie kraje bardziej, no nie tak zwane dzikie kraje, o. Dziki kraj sobie atakuje. No nie, byku? Tak jest. No. Nie ma lipy. I tam właśnie gdzie robi formę. Zobaczcie na mój kanał. A ile masz jeszcze urlopu? Tydzień? Urlopu jeszcze mam około 10 dni. No, około 10 dni masz urlopu i później będzie startował. No. Wiadomo, dopiero zaczyna z tymi vlogowami, dopiero się uczy, teraz w tym momencie dużo tłumaczę, jak ma to rozpocząć, jak ma to nagrywać, ale mam nadzieję, że w końcu odpali kamerkę i będzie nawijał jak zły, no nie? No, ale telefonem nagrywasz. Tak jest, na razie nagrywam telefonem, ale już dobrej jakości, jednak to nie jest to samo, co ma no, Adi. A to jest GoPro, no nie? Ale może też takie GoPro kupi i będzie też fajnie działał. Dobra, działamy. Dopnij skurczy byka, dopnij go! Dobrze, przytrzymaj lekko i dawaj, rozciągnij też motylka, dobrze, dobrze! Jak coś do chłopaka, wam linki w opisie zostawię. Początkujący, ale warto takich właśnie wspierać chłopaków, bo kuźwa, jest dobry chłopak, jest dobry chłopak. Słuchajcie, teraz pędzimy sobie seriami łączonymi już. Będą dwa ćwiczenia, czyli serii łączonej, czyli osobnie będą serii ćwiczenia, ale po dwa, czyli seria łączona. I słuchajcie, taśmy TRX musimy zamontować. Ja ostatnio miałem tego trika, zobaczcie, widzicie to? Ostatnio sobie właśnie zamontowałem taśmy TRX, aczkolwiek już widziałem, że jest słaby, tutaj był wygięty lekko. No i sobie robię, wiecie, plecy, no nie? Jak dupnąłem na asfalt, to od razu się rozłożyłem, no nie? Tyło tak, spięcie i od razu puf, do tyłu poleciało, bo mi to pękło. Ale teraz mam lepszy sposób, sobie zapnę tutaj. O, sobie założę tam owiewkę. Teraz zobaczycie, hobby. Zima, zima, lato, wiosna, jesień, juhu. Kurwa, co, mam te riksy w tym. Co? Mam te riksy, jakby co. Masz? Sobie, no. Ja mam lepszy, dobra, człowieku, profesjonalka. Najlepsza profesjonalka, teraz muszę tu zaczepić. Oto. Aj, laj, 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 ona by tak chciała być tu ze mną. No, 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 no. I robimy teraz fajne ćwiczenie. Ha, teraz nie pęknie. Dobra. Za chwilę wam wszystko pokażemy. Dobrze, teraz jedziemy z serią łączoną. Już pierwsze ćwiczenie wstępne zrobiłem. I teraz jedziemy z kolejną serią. No, kolega mówi, że jest pompa hardkorowa tutaj. Jest pompa? Jest pompa! Jest pompa! Idziemy! Ładiego nie ma lipy. Motywacja, to jest nasz pola, to jest nasz świat, to nasze życie. Motywacja. Dobra, jedna seria łączona. Dawaj na zawsze, kocham zmęczenia zawsze. Kiedy drobcy Coca-Cola, to już tylko moja złuda. Na treningu jestem szwem swego ciała. O, to ja dyktuję, kurwa, jak wygląda sprawa. Ale jest pompa, masakra, spróbujcie sobie. Jest petarda, teraz czas na kolegę. Tylko dawaj, dawaj, jedziesz! Jedziesz dobrze! Bardziej rozciągnij, bardziej rozciągnij. Nie kupisz tego, nie, nie. Tylko rozciągnij dalej. Bracie, może pomóc w tym temacie. Więc już ona ma receptę na debrechę czy na łowi. Skoczym teraz i na zawsze, promuj z nami i bądź zdrowy. Dokładnie tak, ziom, ma familia klucz, wieku, żyj sportowy. Dobra, jeszcze, dobrze, jeszcze! Jeszcze! Jeszcze, dobra! Pięknie, piąteczka! Piąteczka, jest ok. To nasze życie. Tu się tak trenuje właśnie, tu się tak trenuje właśnie. Nie ma lipy, nie ma lipy. Słuchajcie, moi drodzy, lecimy teraz ostatnim ćwiczeniem, również łączonym. Zobacz, jak jest pompa. Dawaj, byku, żona patrzy, dawaj, byku! Dobrze, dobrze! Pociągania na drążku, pierwsza seria. Kolega jedzie dobrze. Dawaj, do odcięcia, do odcięcia! Bo ma być pompa, nie? Dobra, dawaj, dawaj, szybko, martwy ciąg, martwy ciąg, martwy ciąg! Biegniesz, 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 to i działamy, 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 byku! Dobrze, dobrze, dobrze! Działaj, martwy ciąg! Stara się włączyć, lecie, oprosto, wyprosto, dokładnie, szepki pusatki. Dobrze, kolega tak naprawdę pierwszy raz martwy ciąg robi, ale za chwilę go nauczymy jeszcze lepszej techniki, będzie dobrze. Oj, oj, teraz dobrze, teraz dobrze. Dobrze, no i działamy, do odcięcia, do odcięcia. Pamiętaj, żona patrzy. Czas teraz na mnie, jak było, mordeczko, dobrze? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, był ogień. Dobra, chodź. Wierzcie, że my ogólnie jesteśmy zajechani. Totalnie zajechanie, ponieważ tyle ćwiczeń i na koniec mamy, widzicie, tą wisienkę na torcie, czyli maksymalne dowalenie ciężarem, jak również tymi grubszymi ćwiczeniami.
Na pierwsze byśmy to robili dużo lepiej, ale wiadomo, to wiadomo, do kogo wymyłać, czyli wiadomo, no nie? No, wiadomo. I ciśniemy synek. Zabieram baga, zabijam dzisiaj na trening. Dla mnie to motywacja, bo w swoim życiu co zmieni. Sport to jest podstawa, to daje mi siły ducha. To forma na 100%, nie ma czasu na lejnucha. Wszystko zaplanowane, pierwsza dieta, potem suple. Na treningach pełna pizda, tylko tak osiągnę sukces. Nie chcesz najebany, zadacza ci pomysł. Damy szybko, 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 szybko. Planuję masę redukcję, stawiam na dyscyplinę. Bo dla mnie to podstawa, to dodaje sił. Nieważne co mnie przygniata, to grę spływa po dole. Więc ja będzie czaku fura. Dawaj więcej talerzy, niech na sztandze to się buje. Wiesz, bez ograniczeń co łonę tylko w tej głowie. Powiem ci lepiej, wiem najlepiej sam po sobie. Ciężki konik nie buduje, moja siła jest tu. Dlatego wjeżdżam na trening i wejmuję za sto. Jest crossfit! I tak my na tej plecu, moi drodzy. I do tego jeszcze brzuch zrobimy, no. Ale nie wiem, jeszcze takie musimy robić. O, trzy seryjki takie jeszcze. Co? Kalesonki spadają? Kalesonki spadają? Dobrze. Ja też mam kalesonki, się tego nie wstydzę. Dobra, teraz lecimy z ostatnim ćwiczeniem na brzuch. Zobaczycie, jak to wygląda. Takie robimy 5 serii. 5 serii i może jeszcze deskę dowalimy. No dawaj, byku, dawaj, dawaj, gdzieś. O to właśnie chodzi. Jest wesoło, jest. Bo dwóch kilogramów się fajnie ćwiczy. Najpiękniejsza część tego programu. Sprzątanie! Wszystko trzeba znowu do kabiny pomieścić, pochować, po schowkach popakować. No ale to już mówię, trzeba lubić, no nie? Dzięki byku za wspólny trening. Jak pompa była dobra? Dzięki Adi za spotkanie, za trening. Była pompa, powiem wam, że ten facet nie ściemnia. Jaja są, no nie? Jaja cały czas są. Jak się film podoba, stawcie łapkę w górę, spróbujcie kanał na bieżąco i wpadajcie do chłopaka. Jak coś na profil, zostawiam linki w opisie. Trzymajcie się i motywacja będzie z wami. Pozdrawiamy, hej! No i dobra, wstęp sprzętnie schowany. Idę do się go ogarnąć. Zjem ostatni posiłek i przed nami dzisiaj długa trasa, ponieważ teraz mamy godzinę 14 dochodzi i przed nami nocka. Do 5 rano się będę jechał. Tak właśnie wygląda, widzicie? Trening, do 5 rano jazda. Nie ma wymóweczek, nie ma, że się nie da. Trzymajcie się jeszcze raz.